Chiamando non è sentito tempo, proprio con il materiale. Questo è il materiale che... Dovas s vami porozmawiać o pewnej aktorce. Jest to aktorka polska, która grała. I to nie są reklamy tych seriali bądź filmów czy stacji telewizyjnych, za to mi nie zapłacą. Po prostu chciałbym się z wami podzielić wrażeniami, jakie odczuwam, kiedy widzę tą aktorkę na ekranie telewizora bądź w ekranie w kinie. Na ekranie w kinie jest to Agnieszka Dygant. Agnieszka Dygant, którą poznałem telewizyjnie w takich produkcjach jak Niania Frania, Prawo Agaty, czy w takich filmach jak Listy do M, Jedynka, Dwójka, Trójka. Oczywiście ma dużo więcej ról, które warto wymienić, bo jest to moim zdaniem wybitna postać w polskim kinie. Jeżeli chodzi o kobiety, jest to moim zdaniem postać, aktorka, która jest w stanie adaptować się, czyli uczyć do każdej roli. Nawet mogłaby zagrać taką, wiecie, taką kobietę, twardzielkę, bo grała już przecież w filmach Patryka Wegi, więc myślę, że byłaby w stanie dostać rolę w Sierdanu, gdzie byłaby taka, wiecie, twarda z jajami. Czego jej osobiście życzę. I mam nadzieję, że kiedyś za obecne, czy poprzednie, czy przyszłe role, które będę mógł zobaczyć, jej rolę, będę mógł jej kiedyś podziękować i tego sobie życzę. A wam życzę, żebyście mieli jak najwięcej takich idolów, jak ja mam, ponieważ kiedy mamy jakiegoś idola, chcemy podążać tak jakby jego tropem, jego śladem. Nie, wiadomo, że nikt z nas nie będzie doskonały i idealny, tak jak dany aktor. I dany aktor nie będzie bardzo wybitny w tym, co robi, bo na to trzeba pracować naprawdę latami. Ale myślę, że i ten tytuł by pasował, i tego jeszcze całego serca oraz pozdrawiam z tego miejsca. Pozdrawiam panią, ściskam i być może do zobaczenia kiedyś na mniejszym czy na większym ekranie. Być może się spotkamy twarzą w twarz. Tego sobie życzę. A z wami się żegnam. Żegnam was.